fragment wypowiedzi Pawła, bo mówi tak. Jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie konieczność. A biada mi, jeśli bym Ewangelię nie zwiastował. Są ludzie, którzy mówią, ja nie mam takiego przekonania, żeby mówić o Chrystusie. Ja nie mam takiego przekonania, żeby głęboko angażować się w to, aby Ewangelia była głoszona. Co tacy ludzie? Mówią, Bóg ode mnie nic nie chce. Bóg ode mnie niczego nie potrzebuje. Rzucają takimi półprawdami. Paweł mówi tak. Głoszenie Ewangelii dla mnie jest koniecznością. I biada mi, jeśli bym Ewangelii nie głosił. Apostoł taką myślą się dzieli. Apostoł w ogóle nie dyskutuje o tym, czy się Ewangelię głosi, czy się nie głosi. On nie dyskutuje o tym, czy się to czuje, czy tego się nie czuje. Rozumiecie? Apostoł. Dla niego ten temat nie istnieje. On patrzy na rzecz od strony dramatycznej. Z miejsca, w którym gdyby nie głosił Ewangelii, to jego życie by runęło. Gdyby nie głosił Ewangelii, to jego życie by runęło. Gdy narodziłem się z Bożego Ducha 20 lat temu, to bardzo szybko zrozumiałem, że jeżeli nie będę miał udziału w szerzeniu Królestwa Bożego, to moje życie po prostu runie. To moje życie tutaj na ziemi nie ma większego sensu. To po co ja mam tutaj żyć? Co ja mam tutaj robić? Czym ja się mam tutaj zająć? Wszystko, co do tej pory było dla mnie jakąś wartością nadrzędną, stało się mało wartościowe. Nawet grzech zbladł. Stał się jakiś słaby, nieatrakcyjny. Moje życie przestało mieć sens, który miało wcześniej. Wiecie, jak byłem nienarodzony z Bożego Ducha, to moje życie miało jakiś sens. Ono miało sens. Szukałem swego. Zabezpieczałem się. Starałem się przeżyć każdy dzień w taki sposób, żeby coś osiągnąć dla siebie. Albo przynajmniej, żeby nie stracić. Broniłem się. Ale potem poznałem Jezusa i to wszystko straciło większy sens. Bo się dowiedziałem, że śmierć jest zyskiem. Dowiedziałem się, a jestem umysłem pragmatycznym. Rozumiecie? Matematyczny, pragmatyczny umysł. Dowiedziałem się, że bardziej się opłaca umrzeć. Że to jest bardziej opłacalne. Zawsze patrzyłem na rzeczy z perspektywy, to jest bardziej opłacalne. Rozumiecie? Robiłem interesy, kradłem. Czasami ktoś mnie pytał, czemu kradłeś? A mówię, dla pieniędzy. Po to, żeby mieć pieniądze. Z prostych przyczyn kradłem. Po prostu. Oszukiwałem innych ludzi. W takim celu, żeby żyć i żyć. A to się dowiedziałem, że bardziej się opłaca umrzeć. Rozumiecie? I to zaczęło głęboko zapadać w moje serce. W związku z tym życie na tej ziemi, w tym wymiarze straciło swój sens doczesny. Więc mówię, Boże, czym się mam zająć? Jak tu żyć? Panie Boże, Bóg. A potem się dowiedziałem od apostoła Pawła, że właśnie to jest sens. To jest cel. Rozumiecie to? Jedyny. Nie ma innego. On jest szeroki. Bo tu nie chodzi tylko o to, aby iść i mówić komuś, że Jezus umarł za twoje grzechy. Chodzi o to, żeby być uczestnikiem Ewangelii Chrystusowej.
żeby mieć w tym swój udział, żeby włożyć tam swoje ręce, swój czas, potencjał. Rozumiesz? Bo biada mi, mówi apostoł, gdybym Ewangelii nie głosił. A dzisiaj ludziom się tłumaczy, dlaczego oni powinni iść głosić. Albo dlaczego powinni dawać pieniądze, albo dlaczego powinni trzymać się prostej linii życia. Rozumiecie? Albo dlaczego to, a dlaczego tamto. Przecież nic nie muszę. A Paweł mówi, biada mi. Życie mi runie, jak nie będę głosił Ewangelii Chrystusowej. Wywalę się. Nie będę miał po co funkcjonować na tym świecie. Ja kocham te słowa Pawłowe. Rozumiesz? Bo one nie są rozmemłane, jak ten dzisiejszy świat. Gdzie się ludzie zastanawiają nad tym, czy iść i szerzyć Królestwo Boże. Chciałbym, żebyś dzisiaj każdą taką myśl, która choćby przez sekundę przebiegła przez twoją głowę, zniszczył właśnie tą prawdą, że biada ci, jeśli Ewangelii nie będziesz zwiastował. Biada ci, jeżeli nie będziesz miał udziału w szerzeniu Królestwa. Życie twoje nie będzie miało sensu. Rozumiesz to? Nie będzie miało sensu. Tu nie chodzi o to, że cię Bóg odrzuci, bo Bóg nikogo nie odrzuca. Nie chodzi, że nie pójdziesz do nieba, tylko z czym ty pójdziesz do tego nieba? Z czym? Paweł wiedział, z czym idzie. Paweł mówi tak, tak biegnę, abym nagrodę zdobył. Nie uderzam jakby w próżnię. Nie robię pustych przebiegów. Szyję tak, abym po nagrodę mógł sięgnąć. Paweł to rozumiał. To był inwestor. Inwestor. Rozumiecie? Inwestor. On mówił, ja inwestuję w rzeczy, które nie będą zniszczone. I módl się dziś tak, powiedz Boże, ja torpeduję każdą myśl moją, która staje na drodze mojego udziału w szerzeniu Ewangelii Bożej. Pomóż mi, Duchu Święty, abym włożył w szerzenie Królestwa wszystko to, czego jeszcze nie włożyłem. Pomóż mi, Duchu Święty, abym zrozumiał na temat szerzenia Królestwa to, czego jeszcze nie zrozumiałem do tej pory. Chcę, żeby myśl apostolska przenikała mnie. Chcę, żebym jeszcze bardziej był przez Ciebie poruszany do tego, aby szerzyć Twoje Królestwo. Módl się tak dzisiaj. Ojcze, uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Uwielbiamy Cię, Święty Duchu. Szakodora. Jezusie z Nazaretu, Mistrzu nasz, Głowo nasza, Ty, który jesteś naszym środowiskiem przeciągu, Ty, który oddychamy dzisiaj, Ty, przez którego żyjemy, uwielbiamy Ciebie. Jestem wiele lat,
śmierć, poniżamy śmierć. Jezus, Panem jest.
Thank you.
Oh,
żywa woda płynie przez duszę mą. Każdego dnia zmieniam ją słowem Twym. Każdego dnia zmieniam ją słowem Twym. Żywa woda płynie przez duże mą. Żywa woda płynie przez
każdego dnia zmieniam ją.
Ooh.
wiary. To święty duch wiary, który jest w tobie, on cię teraz uczy. Widzisz, że teraz niemożliwe staje się możliwe. Módl się teraz o te rzeczy, które wydawały się niemożliwe do tej chwili. Módl się teraz. Przynoś mu to. Przynoś mu to, co masz w swoim sercu. Módl się tak, jakbyś już to posiadał. Rób to teraz. Rób to teraz. To on, duch wiary. To duch wiary. Jeśli uwierzysz coś w sercu swoim i wyznasz to ustami swoimi, to musi to zaistnieć. Takie jest prawo Boże. Oto prawo wszechrzeczne. Duch wiary w tobie. Ten, który słowem swojej mocy stworzył niebo i ziemię. Ten, który podtrzymuje tym słowem wszystko. Szakatelakry, ten Jesus. Odpada teraz wszystko to, co jest zbędne. Boże aniołowie, wynoście śmieci teraz. Wynoście śmieci. Wynoście śmieci. Powynoście wszystkie śmieci, które odpadają od ludzi. Powynoście to. Powynoście to z tego miejsca. Powynoście to, aniołowie. Powynoście to. Wszystko, co jest z niewiary, co odpada teraz od ludzkich umysłów. Wynoście, aniołowie. Wynoście to z obecności ludzi. Śmieci z Jeruzalemu. Każda brama miała straż. Brama śmieciowa też miała straż. Kiedyś Duch Święty mi to pokazał. Powiedział w duchu. Brama śmieciowa strzeżona jest przez aniołów odpowiedzialnych za wywożenie tych śmieci. Kiedy zrzucasz to z siebie, one to wywożą. Nie daj się oszukać, że to jeszcze jest. Kiedy coś z siebie zrzucasz, kiedy coś składasz na Boga, to aniołowie odpowiedzialni za wywożenie śmieci wynoszą te rzeczy. To się dzieje w duchu. Tam nie zostaje ani kawałek. Potem cię tylko diabeł oszukuje, że tam coś jeszcze jest. Chcę się modlić o ludzi, którzy mają nawrót demoniczny. Wyjdź do przodu. Jeżeli masz nawrót demoniczny, przede wszystkim sprawy związane z depresją, z poniżeniem, wyjdź do przodu. Nie pozwól, żeby takie rzeczy wracały do twojego życia. Jesteś Bożym człowiekiem. Nie wstydź, jeśli demony do ciebie wróciły. To żaden wstyd wyrzucić demony z siebie. Wstyd to z demonami chodzić. Żadne Boże dziecko nie musi chodzić z demonami. Ludzie się wstydzą, że mają demony. Wierzący ludzie się wstydzą. Nie wstydź się tego. Demony przychodzą do wierzących ludzi. Jeśli wierzący ludzie im na to pozwolą, to one w nich wchodzą i tam żyją. Żyją w ich duszach i ciałach. Pastwią się nad nimi. Grzechy wracają. Wierzący ludzie nie mogą sobie poradzić z tymi grzechami. Ciągle jest nawrót, nawrót, nawrót. Modlą się, nic się nie dzieje, bo dali się oszukać. Nie zgadza się na to. Żaden powrót demoniczny nie musi mieć miejsca w twoim życiu. Demony to śmiecie. I pozwól Bożym aniołom odpowiedzialnym za usuwanie śmieci, aby teraz te śmieci, które wyjdą z ciebie, zostały przez nich usunięte. I nie daj się nigdy więcej wkręcać. Nie daj się wkręcać. Ojcze, modlimy się o tych ludzi. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa bierzemy autorytet teraz nad demonicznymi powrotami. W imieniu Jezusa. Nakazuj teraz w imieniu Jezusa, aby te rzeczy od ciebie odchodziły. Nakazuj w imieniu Jezusa. Nakazuj. Nakazuj, żeby odchodziły. Ty nakazujesz. Ty jesteś Panem swojego życia. Ojcze, ja zgadzam się z nimi w wierze. Ja przykrywam te demoniczne siły. Ja oczyszczam te salony, Ojcze. To są salony twoje, Ojcze. Szakata fatele, ase ketelo. Ja oczyszczam salony. Ja oczyszczam w imieniu Jezusa. Ja blokuję teraz powroty demoniczne. Blokuję je w imieniu Jezusa.
zatrzymuje. Zatrzymuje każda demoniczna siła. Odchodzisz teraz od ludzi. Teraz. 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 Teraz odchodzisz. Teraz. Wszelkie stare depresyjne odchodzicie. Wszelkie demoniczne siły poniżenia. W imieniu Jezusa. 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 To wszystko odchodzi. Wszystko odchodzi. W imieniu Jezusa. Do końca. Do końca. Do końca. W imieniu Jezusa. Siła odchodzi. Każda demoniczna siła odchodzi. Każda demoniczna siła odchodzi. W imieniu Jezusa. Wszelkie depresyjne duchy odchodzicie teraz. Wszelkie duchy poniżenia odchodzicie. Wszelkie duchy depresyjne odchodzicie. Odchodzicie teraz. Odchodzicie. Odchodzicie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Oczyszczamy salony. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Świątynie Pańskie są czyste i święte. Czyste i święte, czyste i święte, czyste i święte. Boże aniołowie, wynoście to teraz! Wypychajcie z ich obecności! Niech nie czują tego odoru! Niech nie dotyka to ich emocji! W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa! Zgodnie z wiarą, otwórz usta! Zgodnie z wiarą, w imieniu Jezusa! Do końca, do końca! Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus! Przez imię Jezus, przez imię Jezus, przez imię Jezus, każdy depresyjny duch, odchodzisz, odchodzisz, duchy ściśnienia, woń, woń, w imieniu Jezusa, ściśnienie, woń, 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 odejdź od niej, znasz mnie, wiesz kim jestem, przypominam ci co czułeś tam pod krzyżem Golgoty. Przypominam ci twój lęk po twój duchu. Zabraniam ci je dotykać. To Boża świątynia. Odchodzisz teraz. Teraz w duchu ściśnienia. Won! Won do końca. Do końca. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Wszelkie ściśnienie odchodzisz. Wszelkie ściśnienie odchodzisz. Odchodzisz ściśnienie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja oczyszczam świątynię. Ja oczyszczam świątynię. Oczyszczam świątynię w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Nie masz władzy nad świątynią. Nie masz władzy nad świątynią. W imieniu Jezusa. Każdy duch ściśnienia odchodzisz. Odchodzisz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja zabraniam powrotów demonicznych teraz. Won od niej. W imieniu Jezusa. Wszelkie ściśnienie odchodzi. Wszelkie ściśnienie. Zatrzymuję demoniczne powroty. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chopatelare tego kolorowego. Czy uważasz, że jestem zmiennym Bogiem? Czy uważasz, że jestem Bogiem, który powiedział do ciebie, że wartość twoja jest większa i być niczym pełnym, a potem zmieniłem zdanie na twój temat? Czemu tak łatwo wycofujesz się z tego, w co uwierzyłeś kilka miesięcy wcześniej? W imieniu Jezusa, podły duchu kłamliwy, nakazuję ci odejść od niej. Teraz, przez imię Jezus. Teraz, przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Chwała od niej. Wszelkie ściśnienie odchodzisz. Wszelkie ściśnienie odchodzisz. Ja oczyszczam z duchowego pyłu. W imieniu Jezusa odpływam ją z duchowego pyłu teraz. Ze wszystkiego, co zostało na nią nałożone przez słowa, uwalniane przez wrogie myśli. W imieniu Jezusa wszelkie ściśnienie odchodzi. Wszelkie ściśnienie. Wszelkie ciśnienie. Wszelkie ściśnienie odchodzi teraz. Przez imię Jezus. Ja wzywam Ciebie w tej postaci teraz. Ja wzywam.
wzywam się nad nią. Ja wzywam Cię. Ty, który pobudzałeś Samsona, ja wzbudzam teraz to namaszczenie nad nią. Ja wzbudzam tą siłę. Tą siłę w duchu w imieniu Jezusa. Ja wzbudzam tą siłę w duchu. Jedyny kraj, w którym się króla wybierało elekcyjnie.
Rozumiecie? Nie znam innego kraju takiego. To są takie zwierzchności. Tu wszystko możesz mówić do ludzi, ale jak sięgasz po realia władzy, to jest cofka. Ludzie myślą, że Bóg za nich będzie władał. Ludzie się nawracają i mówią, Bóg będzie władał w moim życiu. Ale nie nawróciłeś się po to, żeby Bóg władał w twoim życiu. Wiesz, po co się nawróciłeś? Żebyś w imieniu tego Boga ty władał w tym życiu. Rozumiesz? Nie, żeby Bóg władał. Bóg sobie świetnie radzi z władaniem bez twojego nawrócenia. Rozumiesz? On cię sprawił, abyś ty sprawował rządy w duchowej rzeczywistości. Rządy. Wczoraj oglądałem program o Stanach Zjednoczonych. I pewna osoba mówiła, że kiedy, ponieważ jej syn idzie do szkoły wojskowej, to kiedy w Polsce ją o to pytają, a jest ona gwiazdą muzyki, gdzie idzie twój syn? Czy w twoje ślady? A ta osoba mówi, nie. Mój syn idzie do szkoły wojskowej, chce być zawodowym wojskowym. Chce być w armii. I w Polsce były takie reakcje. No co ty? Do szkoły wojskowej? Do armii? Ale kiedy... Bo ona w Stanach mieszka, ta osoba. Ale kiedy w Stanach, które są zbudowane na prawdach Bożych. Ten kraj powstał na prawdach Bożych. Jakkolwiek dziś jest wypaczony, to powstał na prawdach Bożych. Kiedy ona mówiła, że jej syn idzie do szkoły wojskowej, to wiecie, co mówili Amerykanie? Dziękuję. Dziękujemy ci, że chcesz być żołnierzem. Dziękujemy ci, że chcesz bronić kraju. Dziękujemy ci, że się szkolisz na komandosa. Obywatele dziękowali. Sąsiedzi. Dziękujemy ci, że idziesz do szkoły wojskowej. Bo ten kraj rozumie władzę. Rozumiecie to? U nas się nie rozumie tego. I dlatego chrześcijaństwo wygląda w ten sposób, że kiedy przychodzi diabeł, to chrześcijanie rozkładają ręce i mówią, Panie, ratuj mnie. Diabeł przyszedł. Znów się czuję poniżony. Znów się czuję niechciany. Znów się czuję nijak. Znowu sobie nie radzę. Panie! Ale gdyby zastosował władzę, to diabeł by uciekł. Wiecie czemu? Bo diabeł świetnie rozumie prawo władzy. On wie, pod kim on jest. I w duchowej rzeczywistości on wie, że musi słuchać władcy. Rozumiecie mnie? Musi słuchać władcy. A ty w Chrystusie Jezusie jesteś Jego władcą. Jesteś Panem dla diabła. Panem dla demonów. Panem. Panem. Rozumiesz? Jesteś Panem dla diabła. Tylko on oszukuje, że nie jesteś. I dlatego człowiek rozkłada ręce i mówi, opresja na mnie przyszła. Ciężar na mnie siadł. Ja zamykałem się w pokoju z diabłem. I przez godzinę albo dwie przypominałem mu, kim jest ona, kim jestem ja. Rozumiesz? Czytałem diabłu Biblię. Opowiadałem mu różne rzeczy. A on cierpiał. A on cierpiał. A on cierpiał. Rozumiesz? Rozumiesz, jak się zniechęca demony do swojego życia? Zniechęca się. Są tacy ludzie na pewno, z którymi nie chce ci się gadać. Bo jak do nich pójdziesz, to ciągle mówią to samo. Tacy nudni ludzie. I kiedy ty jesteś taki monotematyczny i prezentujesz przed tym władzę, to diabeł nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Rozumiesz mnie? Diabeł to jest przereklamowana postać.
stosuj władzę. Temu człowiekowi, co do mnie dzwonił, powiedziałem, stosuj władzę. On mówił, nareszcie ktoś mi powiedział, co mam robić. Ja mówię, stosuj ją. Przyjdzie do ciebie pożądliwość ciała. Zacznij do niej mówić. Do pożądliwości ciała. Zacznij do niej mówić. Przyjdzie do ciebie ból. Zacznij do niego mówić. Przyjdą złe emocje. Zacznij do nich mówić. Rozumiesz? Przyjdzie problem. Zacznij do niego mówić. Usiądź i zacznij do niego mówić w wierze. Poinformuj go, gdzie jest jego miejsce. Zrób to. Módlmy się. Ojcze, ja modlę się o to, aby ludzie w naszym kościele głęboko doświadczali tego, czym jest władza Twoja, którą naraz scedowałeś. Ty scedowałeś naraz władzę. Jesteśmy pełnoprawnymi właścicielami ziemi. Ojcze, my to wiemy. My jesteśmy parami dla diabła. My jesteśmy parami dla demonów. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie głęboko to zrozumieli. Niech to objawienie przeszyje ludzkie dusze. Niech to przeszyje Duchu Święty. Niech to przeszyje umysły. Niech to przeszyje ich teraz. Niech zobaczą, że ich język jest bronią, a serce zbrojownią. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Język to broń, serce to zbrojownia. A teraz powiedz do diabła, gdzie ma pójść? Nakaż wszystkiemu, co cię do tej pory opresjonowało, aby padło pod twoje nogi. Nakaż problemom, żeby padły pod twoje nogi. Każdej myśli nakaż, żeby padła pod twoje nogi, która nie chwali Boga, która przeciwstawia się w swojej istocie świętemu Bogu. Nakaż bólom, niemocom, aby padły pod twoje nogi. Za wszystkim, za czym stoją demony, niech padnie pod twoje nogi to. Niech padnie. Ojcze, ty słyszysz modlitwę wiary ludzi. Ty słyszysz modlitwę wiary. Ty słyszysz modlitwę wiary. Halleluja. Wywyższa cię, Boże, że ty zawsze nas wysłuchujesz. Wywyższa cię za to. Wywyższa cię, Król. Wywyższa cię.